Jan Chrzciciel woła: przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. I te słowa wypowiada także do nas tutaj obecnych. Ale co one znaczą w naszym życiu? Czy są przyczyną dla jakichkolwiek zmian? A może, powiedzą niektórzy, tak ułożone zdanie niewiele mówi współczesnemu człowiekowi, jest za mało konkretne. Co tak naprawdę mamy prostować, kiedy słyszymy: prostuj ścieżki swego życia dla Pana? Wydaje mi się, że to, co dzisiaj w sposób szczególny musimy prostować jako chrześcijanie, jako katolicy, to prostować własne myślenie. Wiele naszych upadków, błędów, grzechów spowodowanych jest błędnym myśleniem. To nie jest tak, że zawsze upadamy z powodu złej natury czy z rozmysłu. Przeważnie to są skutki błędnego rozumowania. I nasze zadanie, szczególnie jako kapłanów, spowiedników, polega na tym, że kiedy ktoś przychodzi do konfesjonału, wyznaje grzechy, postanawia poprawę, to żeby do tej poprawy rzeczywiście doszło, trzeba mu pokazać, gdzie są błędy w twoim myśleniu. Zastanów się chwilę nad swoim postępowaniem. Staraj się dostrzec konsekwencje takich, a nie innych wyborów. I może właśnie ta chwila refleksji pomoże mu zrobić krok we właściwym kierunku. Ale najpierw potrzeba rozpoznać te pułapki, błędy we własnym rozumowaniu. A może być ich naprawdę wiele. Jakie są przykłady takiego błędnego myślenia, szczególnie w naszych czasach? Chciałbym podać kilka. Pierwszy, myślę, nie bez powodu na pierwszym miejscu, bo też bardzo często pojawiający się wśród ludzi, którzy nawet niektórzy nazywają siebie wierzącymi. Nie istnieje nic poza światem materialnym. Wierzę tylko w to, co widzę. Tak właśnie dzisiaj myśli wielu ludzi. Wydaje mi się, że godne wiary jest tylko to, co można zobaczyć, zmierzyć, dotknąć, doświadczyć. Ale żeby istniał świat duchowy, w to, to już nie wierzę. To już jest jakaś wyższa szkoła jazdy. Zdajmy sobie sprawę z tego, że być chrześcijaninem i nie wierzyć czy nie dowierzać w istnienie świata duchowego, to duchowe samobójstwo. Ale równocześnie świadczy to o zupełnym niezrozumieniu tego, na czym polega nasza wiara, jak mamy ją pogłębiać. No bo jeżeli chcemy na przykład zbadać, ocenić, doświadczyć świat widzialny, to wiemy, że mamy do dyspozycji nasze oczy, węch, słuch i tak dalej. Jeżeli one funkcjonują we właściwy sposób, dużo możemy powiedzieć o tym świecie, który nas otacza. Ale jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma dostępu do świata duchowego, bo tego świata nie odczuwa, to nie znaczy, że ten świat duchowy nie istnieje, tylko że jest jakiś problem z tym, w cudzysłowie, zmysłem, który jest odpowiedzialny za doświadczanie świata duchowego. I nieraz, kiedy zaprzeczamy istnieniu tego świata, przypominamy na przykład człowieka niewidomego, który nie widzi od urodzenia i mógłby w pewnym momencie powiedzieć, zwątpić, czy ten świat materialny, który opisujecie, w ogóle istnieje, bo ja go nie widzę. Jeżeli ty tego świata nie widzisz, to nie znaczy, że ten świat nie istnieje. Raczej wskazuje to na fakt, że zmysł twojego wzroku jest upośledzony. Podobnie też, gdyby ktoś miał upośledzony węch, twierdziłby, kwiaty nie pachną, to jest jakaś fikcja. To nie znaczy, że kwiaty nie pachną, ale że problem jest z tym konkretnym twoim zmysłem. Więc jeżeli ktoś powie, nie ma świata duchowego, bo ja nie jestem w stanie go doświadczyć, jest to problem z funkcjonowaniem tego właśnie zmysłu. Jaki to jest zmysł? Jest to po prostu nasza dusza. Nasza dusza odpowiada za kontakt ze światem duchowym, za jego poznawanie. Jeżeli nie czuję tego świata,
nie mam wejścia w ten świat, oznacza, że jest jakiś problem z moją duszą, że trzeba tę duszę uruchomić na ten tryb rozpoznawania świata duchowego. I uruchomienie współpracy ze światem duchowym odbywa się bardzo prosto, przez modlitwę. Przez modlitwę do Ducha Świętego, przez zaproszenie Bożej łaski do naszej duszy. Ilekroć przyjdzie taka trudność, trzeba po prostu poprosić o pomoc Ducha Świętego. Jeżeli spotkamy też człowieka, który twierdzi, żaden świat duchowy nie istnieje, trzeba się po prostu za tego człowieka modlić, aby wypełniła go Boża łaska, Duch Święty. Może przyjdzie na niego taki dar. A że czasami pod wpływem takiej modlitwy taki dar przychodzi, nawet jeżeli ktoś o taki dar nie prosi, to mogę potwierdzić, że tak się dzieje. Bo wiele razy jako kapłan byłem świadkiem czegoś takiego. Inny przykład błędu, z jakim się dzisiaj spotykamy w naszym myśleniu. Nie istnieje szatan i nie istnieje wieczne potępienie. Tak myśli wielu ludzi. Niektórzy nawet twierdzą, wierzę w Boga, ale żadnego szatana to ja nie wierzę. To są jakieś postaci z bajek, wymyślone przez Kościół, żeby straszyć ludzi, żeby mieć nad nimi władzę. Tymczasem to nie są jakieś postaci z bajek. Tutaj mówimy o prawdzie, którą potwierdza Słowo Boże, którą potwierdzał wielokrotnie sam Jezus Chrystus. I dlaczego nam o tym powiedział? Mówi nam o tym nie po to, żeby nas straszyć, ale po to, żebyśmy wiedzieli, jak mamy wejść w przestrzeń walki duchowej, jak mamy pokonać to osobowe zło, które każdego z nas traktuje jak wroga. Jeżeli ktoś myśli, że zły duch nie ma wpływu na jego życie, na jego myślenie, na jego wybory, że jest obojętny dla świata demonów, to jest w wielkim błędzie. Że jest człowiekiem wybitnie naiwnym, którego dałoby się porównać na przykład do człowieka, który zaczyna spacerować na przykład po polu minowym i twierdzi, że nic mu nie grozi. Tam na pewno nie ma min, a jeżeli są, to nic się złego nie wydarzy. Jest tylko kwestią czasu, kiedy wdepniesz na minę i wylecisz w powietrze. Ta mina cię zabije. Albo ktoś taki mógłby przypominać jakiegoś naiwnego władcę potężnego kraju, który twierdzi, że z pewnością wśród ludzi nie ma wrogów, nie ma szpiegów, kogoś, dla kogo on sam jest zagrożeniem czy wrogiem. Tak właśnie nieraz postępujemy, funkcjonując w tym świecie. A więc trzeba uznać istnienie świata złych duchów właśnie po to, żeby wiedzieć, jak mamy się skutecznie bronić przed pułapkami złego ducha. Kto tego nie robi, niestety staje się pierwszą ofiarą pułapek szatana. I nie bez powodu Matka Boża powiedziała dzieciom Fatimie, najwięcej dusz idzie do piekła ludzi, którzy nie wierzyli w istnienie piekła. Warto sobie te słowa wziąć do serca. Kolejny przykład błędu, jaki może pojawić się w naszym myśleniu. Nie istnieje życie po śmierci. Niestety, mi jako kapłanowi często zdarza się spotykać z takimi ludźmi, którzy mówią, nasze życie trwa tylko do momentu, kiedy ustają wszystkie czynności fizjologiczne naszego organizmu, obumiera mózg i do piachu. Kończy się wszystko, jak u zwierząt. Tymczasem cała tajemnica wcielenia Bożego, życia Jezusa Chrystusa na ziemi, sprowadziła się do objawienia nam prawdy o zmartwychwstaniu, a więc do faktu, że nasze życie po śmierci będzie miało ciąg dalszy, będzie miało swoją kontynuację, ponieważ posiadamy nieśmiertelne dusze. Od nas tylko zależy, w jakim wymiarze będziemy funkcjonować po śmierci, czy jako zbawieni w niebie, czy jako potępieni w piekle. Ale nasze istnienie będzie trwało przez całą wieczność. Nigdy się nie skończy. To jest podstawowa prawda wiary. Odrzucenie tego to jest ograniczenie swojej egzystencji do poziomu świata zwierząt. Ale jednak to nic nie zmieni. Nasze istnienie będzie trwało wiecznie.
odrzucenie prawdy o życiu wiecznym może skończyć się dla nas katastrofą na wieczność. Kolejny przykład błędnego myślenia. Nie mam grzechów, nie mam się z czego spowiadać. I te słowa, jak często słyszymy jako kapłani spowiadający w konfesjonałach. Nie mam grzechów. Tutaj z odpowiedzią przychodzi samo Słowo Boże, Pismo Święte. W pierwszym liście świętego Jana Apostoła jest napisane: kto twierdzi, że nie ma grzechu, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Prosta sprawa. A jeszcze dalej przeczytamy: kto twierdzi, że nie ma grzechu, ten należy do szatana, bo szatan jest ojcem kłamstwa. A ktoś, kto twierdzi, że nie ma grzechów, sam siebie okłamuje. I to również kończy się dla człowieka katastrofą. Jesteśmy ludźmi ułomnymi, słabymi, grzesznymi. Dosłownie upadamy każdego dnia. Jeśli nasze sumienie funkcjonuje sprawnie, to jest dość powodów, żeby przynajmniej raz na miesiąc przystąpić do sakramentu pokut, uwolnić się z jarzma grzechów. Kolejny przykład błędnego myślenia. Są sprawy w moim życiu, które Bóg nie może zmienić. Jeżeli ktoś tak naprawdę myśli, że Bóg czegoś nie może, to by straszliwie ograniczył Boga, a Bóg jest przecież nieograniczony. Bóg jak najbardziej może zmienić w naszym życiu wszystko. Bóg jest nieograniczony w działaniu. To, że ty sobie z czymś w życiu nie możesz poradzić, nie możesz zmienić siebie, nie możesz wyjść z pewnych problemów, to nie oznacza, że Bóg nie zna co najmniej miliona sposobów, jak mógłbyś ty sobie z tymi problemami poradzić. Wystarczyłoby tylko zacząć się modlić, powierzyć Bogu ten problem i cierpliwie, współpracując z Bożą łaską, podejmować to, co ty uważasz teraz za nierozwiązywalny problem. Jeżeli tego nie robisz, przestajesz się modlić, nie ufasz Bogu, wtedy otwierasz się na działanie złego ducha, który sprowadzi ciebie do upadku, do poczucia beznadziei. Wtedy zamiast cieszyć się życiem, nad którym masz kontrolę, wciąż stoisz w miejscu, sam zadajesz sobie cierpienie i zadajesz to cierpienie innym. Jeszcze inny przykład podobnego błędu w myśleniu. Nie ma wyjścia z tej sytuacji, w jakiej się znalazłem. Albo nie było innego wyjścia, musiałem tak postąpić. W taki sposób właśnie często uzasadniamy swoje własne błędy albo trwanie w grzechu. Na przykład: nie byłem w niedzielę na mszy świętej, ale nie było innego wyjścia. Nie dało rad. Mieszka sobie dziewczyna z chłopakiem bez ślubu i twierdzą: nie ma innej możliwości, musimy właśnie tak. Mąż zostawił żonę, żona zostawiła męża i twierdzą: nie było innego rozwiązania, tak trzeba było zrobić. Czy rzeczywiście tak trzeba było zrobić? Jeśli by ktoś tak rzeczywiście uczynił i wierzył w to, co mówi, oznaczałoby to, że taki człowiek, tacy ludzie kompletnie nie mają wiary, nadziei, miłości. Trzech podstawowych cnót, bez których nie ma chrześcijaństwa, nie ma życia duchowego. Brak wiary w to, że Bóg może nam pomóc w każdych okolicznościach. Brak nadziei na to, że można wyjść nawet z najbardziej powikłanych problemów. I w końcu brak miłości, miłości do Boga i do drugiego człowieka, czasem też do samego siebie. A przeważnie też jest to świadectwo braku cierpliwości, że Bóg może we właściwym czasie zadziałać w naszym życiu i pomóc nam znaleźć wyjście z nawet najtrudniejszej sytuacji. Jeszcze inny przykład naszego błędu w myśleniu. Moja modlitwa nic nie pomoże, albo przestań się za mnie modlić, bo to nic nie zmieni. Kiedy człowiek przestaje się modlić, to zamyka się na Bożą pomoc, na Boże działanie i ogranicza się wyłącznie tylko do swoich własnych działań, niestety obarczonych pomyłkami, bardzo ograniczonych. Kto za to modli się i modli się wytrwale, gorąco, z wiarą, ten staje się świadkiem nieograniczonej Bożej mocy, wielkich działań w życiu swoim
i w życiu innych ludzi. Tak właśnie myśleli święci, dlatego tak bardzo gorliwie się modlili. Kolejny przykład błędu w myśleniu to nie jestem w stanie już kochać. Tak mówią ludzie na różnych etapach życia, różnych stanów i powołań. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że zostaliśmy przez Boga stworzeni do miłości. Jeżeli ktoś twierdzi, że zdolność do kochania jest uwarunkowana ludźmi, którzy są obok, ich wdzięcznością, to jest w błędzie, bo tak nie jest. To, że możemy kochać i jesteśmy w stanie kochać, nie zależy od ludzi, którzy przy nas się znajdują, od twojego współmałżonka, dzieci, sąsiadów i tak dalej. Nie jest też ograniczona naszymi możliwościami. Zdolność do kochania zależy tylko i wyłącznie od naszej relacji z Bogiem, trwania w zjednoczeniu z Nim, proszenia Go o pomoc w przypadkach, gdy kochać bliźniego jest szczególnie trudno. W Piśmie Świętym jest napisane, Bóg jest miłością. A więc gdy zbliżasz się do Boga, jesteś z Nim zjednoczony, jesteś zjednoczony z miłością i jesteś w stanie kochać, nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach życia. Ale jeżeli odsuwasz się od Boga, nie ma miejsca na Boga w twoim życiu, nie dziw się, że później masz problemy, by kochać drugiego człowieka. Jeszcze inny przykład błędnego myślenia. Nie muszę nic robić, aby się zbawić. Zbawienie przyjdzie samo. Nic nie muszę zmieniać w swoim życiu. To jest typowa postawa letniości wiary, bycia katolikiem z nazwy. Kryje się za tym lenistwo, wygodnictwo, uśpienie duchowe. To prosta droga do klęski. Chrześcijaństwo nigdy nie może stać w miejscu. Nie jest statyczne. Ono jest dynamiczne. Wyraża się w działaniu. Ile razy, jak byliśmy w górach, zachwycaliśmy się górskimi strumieniami. Mówiliśmy, jaka wspaniała, czysta, świeża woda. Można ją spokojnie pić, aż roi się od życia. Tak jest, ponieważ ta woda płynie. Ale co dzieje się z wodą, która stoi w miejscu, która się nie porusza? Mówimy na takie zbiorniki stawy. Ale jeżeli tam nie ma dopływu czystej wody, to bardzo szybko pojawia się muł, glony. Ta woda zaczyna cuchnąć. Zabite w niej zostanie wszelkie życie. Co najwyżej pojawiają się jakieś robaki i insekty. Ale nikt się takiej wody nie napije. Ona nas obrzydza. I przepraszam, bo to są mocne słowa, ale dokładnie nieraz tak wygląda nasze chrześcijaństwo, nasza wiara. Ona właśnie jest zarośnięta mułem. Ono śmierdzi. Ktoś, kto to widzi, obserwuje, doświadcza, nie chce mieć z tym nic wspólnego. I później nie dziwmy się, że nie jesteśmy w stanie zarazić kogoś wiarą, miłością do Chrystusa, bo tego po prostu nie ma. Bo to jest martwe. Iluż rodziców skarży się, że moje dziecko nie poszło za Bogiem, nie poszło za wiarą. Dlaczego tak się stało? Bo może nie miało za czym pójść. Bo może traktuje to dokładnie tak, jak człowiek tą cuchnącą, śmierdzącą ciecz, która jest w stawie. Może w twojej duszy nie ma świeżej wody, ale są jakieś insekty, robaki i tyle. Twoje chrześcijaństwo nigdy nie może stać w miejscu. Jak twierdzisz, nic nie muszę zmieniać, przepraszam, ale bardzo szybko, zamiast zbliżać się do Boga, to nic z Bogiem nie będziesz miał wspólnego, a twoja wiara będzie tylko karykaturą chrześcijaństwa. Jeszcze inny przykład. Nie mogę, nie umiem się nawrócić, zmienić, nie potrafię zerwać z grzechem czy złem. A jednak trzeba wierzyć w to, że to jest możliwe i że za każdym razem, kiedy modlisz się, kiedy przystępujesz do sakramentów, szczególnie do sakramentu pokuty, to musisz wiedzieć, że otrzymujesz wszystkie potrzebne łaski natychmiast, od razu, w pełni, które są ci potrzebne, żeby zerwać z grzechem. Jezus nie daje nam połowicznie łaski zerwania z grzechem. On ci daje całą łaskę. A jeżeli jednak twierdzisz,
że po powrocie do domu, czy dzień, czy kilka dni później, znowu jesteś utopiony w grzechu, to problem nie tkwi w tym, że Bóg ci nie dał łaski, tylko że ty nie współpracujesz z tą łaską, którą otrzymałeś. Że może właśnie zabrakło konkretnych zmian, żeby się nawrócić. Może właśnie problem błędnego myślenia. Może jest jakiś problem w twoim życiu czy w otoczeniu, niechęci do odcięcia się całkowitego od tego, co jest przyczyną tego zła. Możliwości tutaj jest wiele. I w końcu ostatni przykład, choć można by ich jeszcze tutaj wiele przytaczać. Przykład błędnego myślenia. Cierpienie jest karą za grzech, tak twierdzą niektórzy. A nawet trafiają się tacy, którzy komuś cierpiącemu powiedzą: widzisz, ty cierpisz, ponieważ zgrzeszyłeś, zrobiłeś coś złego. Bóg ciebie właśnie ukarał. Jeśli ktoś tak mówi do kogoś, albo tak myśli sam o sobie, to wyrządza sobie i innym wielką krzywdę. Po pierwsze, to cierpienie jest tajemnicą i nie w każdej okoliczności naszego życia da się uzasadnić jego obecność. Owszem, cierpienie może być konsekwencją naszych życiowych złych wyborów albo złych wyborów innych ludzi. Ale jednak są takie sytuacje, że przychodzi cierpienie na niewinnych i być może takie właśnie sytuacje są najczęstsze. Jednak tajemnica Jezusa Chrystusa i Jego krzyża ukazuje nam, jak mamy traktować to cierpienie. Nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, dlaczego to cierpienie się pojawia, bo sam Jezus nie udzielił na nie odpowiedzi. Kiedy przyszło mu niewinnie cierpieć, to nie skarżył się Ojcu: Ojcze, dlaczego muszę cierpieć? Przecież byłem niewinny. To, co on zrobił, to je przyjął i ofiarował za zbawienie nasze, całego świata. A więc pokazał nam, jak mamy w takich sytuacjach postępować. Nie szukać odpowiedzi dlaczego, ale postarać się to przyjąć i ofiarować Bogu jako ofiarę za grzechy swoje i innych ludzi, dla własnego i dla ich zbawienia, jednoczyć z cierpieniami Jezusa na krzyżu. Tak jak wspomniałem, można by tutaj przytaczać jeszcze wiele innych przykładów błędnego myślenia. Trzeba dziś jednak zadać sobie pytanie, co mam zrobić, żeby nie popadać w takie pułapki. Odpowiedzią jest Słowo Boże. Ono doskonale prostuje nasze myślenie. Kiedy czytamy Słowo Boże, Ewangelię, wtedy mamy odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania, jakie mogą się zrodzić w naszym życiu. Wtedy wiemy, jak mamy postępować. Ale jeżeli to odrzucimy, to wtedy jesteśmy narażeni na to, że na nasze myślenie nie będzie wpływał Bóg, Jego łaska i mądrość, tylko głupota innych ludzi. I sami będziemy przyczyną własnych życiowych nieszczęść. Bez wątpienia udział w tych rekolekcjach jest takim czasem i szansą na to, żeby wyprostować ścieżki naszego życia, wyprostować czy to myślenie, czy nasze postępowanie. Ale tutaj też potrzeba konkretnej decyzji, że to musi się rozpocząć dziś, teraz, natychmiast. Nie jutro, nie od kolejnych rekolekcji. Od ciebie zależy, czy znajdziesz czas teraz na modlitwę, na kolejne spotkania rekolekcyjne, czy będziesz potrafił przewartościować swój rozkład dnia i obowiązków, żeby spotkać się w tym czasie z Bogiem. Bo nie łudź się, że przy okazji przyszłorocznych rekolekcji, czy to wielkopostnych, czy adwentowych, będzie cokolwiek innego w twoim życiu, bardziej sprzyjających okoliczności. Nie wolno odkładać nawrócenia na przyszły czas, bo nikt z nas nie wie, czy dożyje przyszłego tygodnia. A więc ta łaska, ten czas jest tu i teraz. Pan Bóg nas stworzył po to, abyśmy jak najlepiej wypełnili nasze życiowe powołanie. Ale żeby tak się stało, to potrzeba podjąć współpracę z Bożą łaską już teraz. Potrzeba wyprostować ścieżki, zejść z tych błędnych, które uniemożliwiają nam wypełniać to powołanie, wejść na te właściwe. Nasz czas się kończy i czas ziemi się kończy, bo o tym mówi, przypomina Chrystus i w dzisiejszym Słowie Bożym i w wielu miejscach objawiając się współcześnie na ziemi. Trzeba ratować swoje dusze i dusze innych ludzi, tych, których kochamy i tych, których nie znamy, ale z którymi jesteśmy połączeni we wspólnocie
jako ludzie, jako chrześcijanie. Amen.